Yo, 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 siemaneczko, witam was wszystkich, słuchajcie, bardzo serdecznie na moim kanale. Darolep, słuchajcie, dzisiaj omówimy sobie jeszcze dwa pojedynki, które zostawiłem sobie na dzisiaj, czyli Stifler versus Bombardier i Jaś Fasola kontra ten gość, który Skolimowski chyba jakoś tak. Czyli omówimy sobie te dwa pojedynki. Jaś Fasola, słuchajcie, mnie wkurzył tym, że wyskoczył do papieża z takimi głupimi tekstami. Ja bardzo cenię sobie papieża. Jest to człowiek, który jest to wzór do naśladowania dla ludzi. To jest największy nasz Polak, sercem za papieżem. I nie wolno obrażać papieża, ludzi świętych. Byłem u papieża w Rzymie, byłem się pomodlić. Od tego czasu też dużo się w moim życiu zmieniło, oczywiście na lepsze, i to dzięki papieżowi. Także zawsze murem za papieżem i mam nadzieję, że Fasola, będziesz mocno zbity za to, aczkolwiek ten cały twój oponent mało miał czasu na przygotowania, bo tylko 3 tygodnie, więc nie jest to dużo, więc może to być troszeczkę za mało, mi się wydaje. Ale tu musi być naprawdę wjazd przez minutę, obijanie i musi być po prostu tak, aż sędzia przerwie, bo ja tu nie widzę innej możliwości. Kondycyjnie możecie Fasola zajechać, także musisz w niego wjechać na pełnej i po prostu go roz... No, także tak to widzę i mam nadzieję, że ten cały Skolimowski wygra i Fasola będzie musiał odstrzekać swoje brzydkie słowa, także w stronę papieża. Tu powinieneś za papieża naprawdę pokazać serducho. Ja jakbym tam wyszedł, to na pewno bym pokazał, na pewno bym zrobił wszystko. Nawet można przegrać, ale słuchajcie, musi być walka, musi być tak, że musi być po prostu tak poobijany, że no, przez miesiąc nie może przynajmniej chodzić. Natomiast drugi pojedynek, Stifler kontra Bombardier, słuchajcie, bardzo ciekawe zestawienie. Bombardier, jak wiecie, ostatnio źle wylądował w Polsce, 18 sekund, nie rozłożył skrzydeł i niestety było wielkie BUM. Mam nadzieję, że Stifler, słuchaj, jeżeli mnie słuchasz, głowa musi być naprawdę mocna w tym pojedynku, nie możesz się go wystraszyć, jego gabarytu. Plan oczywiście musisz realizować taki, jaki ci trenerzy nakazali. Musisz to zrealizować i musisz po prostu wyjść do walki silny mentalnie, bo jeżeli się go przestraszysz, będzie po walce. Także dawaj, Stifler, wierzę w ciebie. Mam nadzieję, że go albo zabiegasz, albo po prostu gdzieś znokautujesz i wygrasz ten pojedynek. Aczkolwiek na pewno nie będzie to łatwy pojedynek, także sam jestem ciekawy. Ja jako kibic MMA oglądam wszystko, oglądam UFC, oglądam Gale Babylon, oglądam KSW, freakowe federacje, wszystkie oglądam, także tutaj dla mnie nie ma znaczenia. Kupujcie, słuchajcie, wszystkie gale freakowe, zawodowe i na pewno jako fani MMA na pewno będziecie zadowoleni. Także tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Lew jest groźny, pamiętajcie, oglądamy, obserwujemy. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, bo się gorąco robi i będzie groźnie. Kto będzie w strachu, to już się za niedługo dowiecie. Elo, pozdrowieczki.